Witam serdecznie. Z strony Szybki Ciekły. Jestem nad rzeką Pasłańką. Zobaczcie tutaj. Filmik nagrywałem wcześniej, to było tam, w tamtą stronę. Na wprost jakieś 2 km. Jestem z drugiej strony rzeki. Zobaczcie, jaki bunkier wysadzony. Niemiecki, chyba transzeje kopowe, zobaczcie. Idą tu wzdłuż, o to idzie kurwa kilka kilometrów, aż tam to nagrywaliśmy ten ze Żbikiem, kolegą. Zobaczcie, jak on wysadziło, nie? Jaki tu ładunek musiał być, że to cały, ta góra poszło na bok, nie? W środku ładunek podłożyli, podniosło aż do góry i przewaliło na bok. Ale to jest mniejsza w to, zobaczcie. Pierwsze moje kopanie. Mam taką adrenalinę. Tworzę to w domu oczywiście. Z 20-30 metrów dalej znalazłem maskę gazową. Zaraz wam pokażę, kurwa. Moja pierwsza maseczka. Nie wiem, czy ta maska w środku jest, to tworzę w domu. Bateria mi padła, kurwa, przyjadę to jeszcze raz na drugi dzień, zobaczymy co będzie. Teraz to nagram. Zobaczcie, maska gazowa. Tu pod tym konarem była, nie? Walczyłem godzinę, żeby to wyciągnąć. Ale tam co w środku jest? Tu ma zapięcie. O. Mamy pierwsza. Albo maseczka, albo bo też schowali, nie wiadomo. Otworzymy w domu, zobaczymy. Tam coś widać, że się świeci w środku, ale zobaczymy. No. Dobra. Otworzyliśmy skrzyneczkę. Maska gazowa. No, prawie calutka. Nie wiadomo, tyle lat leżało. Dobra, jutro będę jechał. Tu jestem u siostry, bo tam mam 10-20 metrów tutaj do tych okopów. Się wprowadziłam, mam gdzie szukać. Tutaj też rzymki wychodzą. Dobra. Będę kończył. Tutaj jeszcze dekiel mi się odpadł, tylko nie wiedziałem, że tutaj coś. Tak, to są wkładki wymienne, o proszę. Palce rozwaliłem. Wkłady do masek. Dobra, zamykamy. Szyneczka. Pierwsza moja, fajna znajdka. Gitarka. Waliło mi na 80 coś, pokazywało niby na kolor, ale 80-70 zazwyczaj, bo metal pokazuje okrągły albo. Albo jakieś tam pieniążki, czy coś innego. Dobra, to na razie.